Wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj opowiem o olejku lawendowym. Jest to chyba najbardziej znany olejek eteryczny na świecie. Ma bardzo jasną, żółtą barwę, intensywny i szybko rozchodzący się zapach. Ten olejek, który ja używam, czyli Nature Sunshine, pozyskiwany jest drogą destylacji parą z upraw lawendy z Francji. Cóż można o nim powiedzieć? Najbardziej lawenda jest znana ze swoich właściwości uspokajających, wyciszających, relaksacyjnych, jest świetnym środkiem nasennym. I te właściwości powodują, że bardzo dobrze pracuje się z olejkiem lawendowym przy emocjach, z emocjami. Jeżeli chodzi o stany depresyjne, lękowe, o agresję, o zazdrość, to olejek lawendowy jak najbardziej się spisze, ale też przy bólu głowy. Polecam olejek lawendowy. Jeżeli ktoś ma problem y, z węchem, bo zdarzają się oczywiście takie osoby, to wtedy można wetrzeć lawendę w nadgarstki lub tutaj w tył głowy u nasady czaszki i wtedy lawenda dostanie się do naszego krwioobiegu. Na pewno każdy z nas widział u babci czy prababci w szafie zasuszoną lawendę, bo ma ona też właściwości odstraszające insekty, komary, no i w tym przypadku w przypadku szafy mole. Jej właściwości Uspokajające, przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, dezynfekujące, świetnie się spiszą przy zmianach i przy chorobach skóry, ale też przy odleżynach, przy oparzeniach, przy ranach przy odmrożeniach, przy wypryskach, przy uszczycy. Więc tutaj, jeżeli zmieszamy lawendę na przykład z olejkiem z drzewa herbacianego, o którym już mówiłam, odsyłam do filmu, to będziemy mieli prawdziwą bombę w walce ze wszystkim tak naprawdę, co dzieje się na naszej skórze. Jako środek znieczulający, pomaga przy bólach i stanach zapalnych mięśni, kości, przy stłuczeniach. Jeżeli mamy problemy z sercem, to również możemy sięgnąć po ten olejek. On pomoże nam wyregulować tętno, obniżyć ciśnienie, pomaga przy bólach serca, pomaga też wyregulować pracę serca i może wspomóc nas przy mm, chorobach, przy, przy miażdżycy. Bardzo dobrze też spisze się lawenda przy wszystkich kobiecych problemach. Przy zapaleniu dróg moczowych, przy zapaleniu pochwy, przy wyregulowaniu cyklu miesiączkowego pomoże też obniżyć objawy menopauzy, można ją dodawać do środka higieny intymnej. Cóż jeszcze Ew, lawenda może zdziałać? Bardzo dobrze łączy się z innymi olejkami. I tak jak powiedziałam na początku, że w przypadku skóry można ją połączyć z olejkiem z drzewa herbacianego w takiej samej, Parze można zadziałać na oczyszczenie, na takie głębokie oczyszczenie zatok, ale też na pozbycie się wielu stanów zapalnych jamy ustnej. Można wtedy wziąć jakikolwiek olej czy oliwę, łyżkę, zakropić to trzema, dwoma, trzema kroplami olejku lawendowego, tyle samo kropli olejku z drzewa herbacianego i przez 5-10 minut trzymać to w ustach. Przerzucając, powiedzmy, płucząc bez wypluwania, i dopiero po tych 5-10 minutach wypluwamy to, wypłuwam, wypłukujemy usta. I uwierzcie mi, że stosując taką miksturę przez 2-3 tygodnie, można zrobić cuda, zwłaszcza właśnie z zatokami. Jeżeli e, wspomniałam wcześniej o tym, że lawenda dobrze sobie radzi z oparzeniami, to jak najbardziej możemy ją w parze z olejkiem miętowym zabrać ze sobą na wakacje, bo ona ukoi. Oparzenia nawet po kąpielach słonecznych, a z kolei o olejek miętowy działa chłodząco. Więc nawet sam olejek miętowy możemy sobie w jakimś spryskiwaczu zmieszać z wodą i spryskiwać się, jeżeli jest nam bardzo gorąco. Jeżeli chodzi o stosowanie lawendy, to na samym początku powinnam powiedzieć, że jej właściwości, zresztą tak jak wszystkich olejków eterycznych, lecznicze właściwości są zauważalne tylko jeżeli mamy do dyspozycji czyste olejki. Więc tak jak mówiłam w poprzednim odcinku o olejkach, zwracajmy uwagę na to, gdzie olejek kupujemy. Firmy nie tylko muszą kontrolować sam proces wytwarzania, czy powiedzmy produkcji tego olejku, ale powinny też zwracać uwagę na to, skąd pochodzą rośliny. Nature Sunshine ma też Proces, jak gdyby moment, w którym bada pochodzenie roślin, z których te olejki są pozyskiwane, czyli tam kontrola jakości, kontrola jakości występuje w kilku miejscach, więc ja, my, nasza rodzina, nie boimy się, że, że tu jest troszkę oleju erytrycznego i resztę wypełniaczy, tak jak niestety w wielu punktach, gdzie są olejki sprzedawane, się zdarza. Więc szukajmy dobrej jakości olejków, firm, które mają certyfikaty jakości. Można sięgać po olejki bardzo instynktownie. Nasz organizm, nasze ciało będzie dokładnie wiedziało, co na dany moment jest nam potrzebne i do tego was bardzo namawiam. A stosować oczywiście możemy je używając dyfuzora, używając olejków eterycznych przy kąpielach, stosując je do masażu, stosując je do ustnie i stosując je razem z bazą czy z jakimś kremem. Jako dodatek. Więc bierzmy, słuchajcie, to, co natura nam dała poniekąd w prezencie i wykorzystujmy to. A ja zapraszam Was na kolejny odcinek, w kolejny poniedziałek o 19.00. Dziękuję za uwagę.